Dzień dobry. Nazywam się Florent Taschouf, specjalista do spraw produktu gamy opryskiwaczy Kuhn. Pracuję w fabryce Kuhn Blanchard. Chciałbym zaprezentować nowy system osi skrętnej Track Assist. Track Assist to system oparty na dwóch czujnikach żyroskopowych. Jeden znajduje się w obszarze osi, a drugi z przodu. Wystarczy, że przyłożysz czujnik do ciągnika, a opryskiwacz będzie za nim podążał. Na moment wrócę jeszcze do poprzedniego systemu. Wcześniej wykorzystywaliśmy sterowanie za pośrednictwem połączenia mechanicznego pomiędzy maszyną a ciągnikiem. Wówczas użytkownik, zanim zaczepił maszynę, był zmuszony zmierzyć i podłączyć łańcuch, co powodowało komplikacje. Z nowym systemem wystarczy, że zamontujemy czujnik w ciągniku, a użytkownik może zaczynać opryskiwać pole. Pierwszą korzyścią systemu Track Assist jest kąt skrętu kół. W Metrisie mamy możliwość skrętu na poziomie 23 stopni, a nawet 28 stopni w Oceanisie 2. Kombinacja osi skrętnej z długością maszyny pozwalają na perfekcyjny skręt na polu. Kolejną korzyścią systemu Track Assist jest doskonałe podążanie po śladach ciągnika. System zaczyna pracować w zakresie prędkości od 2 do 22 km na godzinę. Dlaczego od 2 km na godzinę? Aby pozwolić kierowcy na swobodny skręt na końcu pola. Dlaczego do 22 km na godzinę? Ze względów bezpieczeństwa. W rzeczywistych warunkach rolnicy wracający na drogę zapominają zablokować oś. Z Track Assist system automatycznie blokuje ją w linii ciągnika podczas transportu. Trzecia korzyść systemu Track Assist dotyczy automatycznego blokowania osi do tyłu, gdy operator chce cofać. Dzięki temu operowanie opryskiwaczem jest łatwiejsze w rogu pola. Przypomnijmy trzy korzyści systemu Track Assist. Pierwsza, łatwy do połączenia z ciągnikiem, następnie prosty w użytkowaniu. Trzecia, precyzyjny w sterowaniu kołami. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.